czas na śpiew, a konkretnie czas na prawdziwych operowych wokalistów, śpiewaków operowych. Właśnie weszli, wzbudzając szczerą nienawiść orkiestry. To jest taki konflikt, który trwa od wieków. Po prostu wokaliści uważają, że im się wyższe stawki należą, bo orkiestra pracuje na siedząco. A orkiestra mówi, co z tego, że pracuje na siedząco, kiedy gra więcej nut na minutę. No i taki konflikt trwa. A o tym, kto na scenie naprawdę błyszczy, decyduje dyrygent w zależności od tego, czy jego aktualna żona gra, czy śpiewa. Dlatego dzisiaj w całym tym składzie usłyszymy utwór polski. Jest to część kanonu tańców polskich, czyli tak zwany walc polski, napisany podczas spływu Dunajcem przez niemieckiego kompozytora Brahmsa pod tytułem Taniec węgierski. Pierwsze skrzypce.